Hola amigos, jestem Miguel Bravo. Dzisiaj pokażę Wam świetny przepis na sernika. I to taki sernik, który jest tak smaczny, tak kremowy i przede wszystkim tak prosty, że każdemu się udaje. Nawet ja sam mam dwie lewe ręce do pieczenia, u mnie w kanale nie znajdziecie takich dużo ciastek pieczonych, ale zobacz. Idealny na nadchodzące święta i w zasadzie na każdej okazji. Pewnie u Was w domu też jest takie ciasto, które na święta musi być. Idziemy ze składnikami? Vamos! Do pieczenia ja używam okrągłą tortownicę z 32 cm średnicy. Ale ta sama gramatura też wyjdzie na prostokątnych blachach, które każdy macie w domu do pieczenia ciasta. Najpierw nałożymy papier do pieczenia, w moim przypadku najpierw na spód i jeszcze dookoła przylepię jedną taśmę, tak żeby nie przebierał. Jeśli lekko nawilżamy ścianę naszej foremki, papier do pieczenia lepiej się utrzymuje. I teraz bierzemy się za przygotowanie spodu. Najpierw rozdrabniamy te herbatników. Do tego nie potrzebujemy ani miksera, ani jakiś tam malaxer, ani nic takiego. Wystarczy taki worek uszczelny, na który możemy pakować tych herbatników i za pomocą wałka po prostu tuczyć i ugniatać dokładnie, a uzyskamy takiej piaskowej konsystencji. Ja osobiście lubię, jak są jeszcze takie kawałki, więc nie muszę się za bardzo wysilać, ale jeśli lubicie taką zabawę i się czujecie, że wtedy rozładujecie frustrację, to śmiało jak najbardziej robić piaskowej konsystencji, aby nie na cynamon. Ale i tak wyjdzie Wam dobry spód. Teraz roztapiamy masło. Dodajemy do herbatników i porządnie wymieszamy. Powinna być tak się kleić, jak troszkę wyciskamy, ale nie być takiej konsystencji jak błoto. Teraz dosypujemy na foremkę, rozprowadzimy w miarę równo i leciutko ugniatamy za pomocą jakiegoś sztuczka, albo szklanką, albo łyżką. Nie ugniatamy, tylko dociskamy. I tyle. Spód gotowy. Teraz bierzemy się do przygotowania masy serowej. Ja osobiście używam do słodzenia miodu dobrej jakości i jeszcze w bardzo małych ilościach. Wystarczy słodki, ja jestem. Ale oczywiście możecie zastąpić miodu na cukier i ten przepis wyjdzie 90% to samo. A nawet jak jesteście łasuchami i lubicie bardziej słodkich ciasta, to możecie zwiększyć ilości nawet do 2 razy tyle i ten ciasto 99% wyjdzie to samo. Grzejemy śmietankę, nie musimy ją zagotować. I wtedy wyłączamy ogień, zgasić ogień. Dodajemy czekolada biała, znowu powtarzam, bez ognia, żeby ona się nie przepaliła. I dokładnie wymieszamy, aż się wszystko roztapia. I jeszcze dodajemy miodu albo cukier i dokładnie wszystko roztapiamy w tej śmietance. Odstawiamy na chwilkę, żeby się wystudziło. Do przerobienia masy serowej nie potrzebujecie dodatkowych urządzeń jak robot kuchenny, robot planetarny, termomix, ani nawet elektrycznego miksera ręcznego. Wystarczy ręczną trzepaczkę, żeby dokładnie to wymieszać, dokładnie to zintegrować. Niekoniecznie niczego nie musimy ubić. Dodajemy prawie wszystkie składniki do jednej miski. Roztopiona czekolada, mascarpone, jajka, oczywiście serek twarogowy. I dokładnie wymieszamy, aż wszystko będzie miało takiej jednakowej konsystencji. W trakcie wymieszania dodajemy stopniowo i partiami mąkę i skrobię. Tak, żeby nie powstały grudki po prostu. I mieszamy dokładnie, jak wszystko będzie miało jednolitej konsystencji. Gotowe. Wylewamy do foremka i pieczemy. No i zobacz, piękny złoty sernik, który już w zasadzie mogłoby być gotowy, ale dla mnie za nudny. Więc jeszcze do niego dodam polewa i dekorację z owocową. Mega! Vamos!
¿Qué quiere un cone? Mam nadzieję, że Wam się przyda ten przepis. Spróbujecie na święta i na pewno będziecie powtórzyć. I na pewno zakochacie się w jego smak i w jego prostocie przede wszystkim. A też jest bardzo prosto oczywiście dodać lajka, zostawić jakiś ładny komentarz. Niekoniecznie chamski, ale może być nawet i chamski, jak chcecie. I oczywiście zasubskrybować naszego kanału, żeby kolejnych filmików nie przegapić z ciekawymi przepisami. A, i uwaga, komu poczęstujecie tego sernika, bo potem będą się co chwila doprosić od niego. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia przy następnym odcinku. Hasta la vista!